Hej wszystkim, dzisiaj przetestuję razem z Wami magnetyczne rzęsy z Action, ale magnetyczne, taki eyeliner. Takich jeszcze nie miałam. Ciekawa jestem, jak to funkcjonuje, jak to działa i czy w ogóle działa, jeżeli chodzi o konkretnie ten set, bo ja za niego dałam niecałe 3 euro. Ciekawa jestem, czy cena wpływa na jakość tego zestawu, czy przez to właśnie, że to jest tak tani zestaw, nic się nie będzie trzymało na oku, czy wręcz przeciwnie, wszystko będzie idealnie się trzymało, rzęsy będą ładnie wyglądały, a nie wydajemy na to zbyt dużo pieniędzy. Albo będzie wszystko na minus, albo wszystko na plus, zaraz się okaże. Tak wygląda nasz zestaw. Magnetyczny eyeliner do rzęs, pojemnik z naszymi rzęsami z lusterkiem i do tego jeszcze mamy aplikator. Tak prezentują się rzęsy. Bardziej takie naturalne, nie są jakieś mega objętościowe, mega długie. Producent pisze, że powinniśmy pierw przyłożyć te sztuczne rzęsy do naszych rzęs i zobaczyć, czy długość jest odpowiednia i w razie czego po prostu można je podciąć. Tak teraz się przyglądam i chyba tutaj nie ma znaczenia, która rzęsa idzie na które oko, bo one są... Czy się mylę? Już sama głupieję. No ale chyba oczy mnie nie mylą. Mam wrażenie, jakby one właśnie po bokach były krótkie i w środku tylko miały te dłuższe rzęsy, czyli nie w stylu kociego oka i raczej nie ma znaczenia, na które oko nałożymy którą rzęsę. Postaram się na początku przykleić te rzęsy w takiej długości, w jakiej je kupiłam. Na razie nic nie będę skracała. Zawsze mogę zrobić to później. Teraz muszę zrobić kreskę eyelinerem, tak jak normalnie zazwyczaj ją robię. Odczekać, aż wyschnie. Na opakowaniu stało takie około 30 sekund i później możemy zaaplikować, przyczepić sztuczne, magnetyczne rzęsy. Ciekawa jestem. Może na początek zrobię kreskę na ręce? Zanim zacznę majstrować przy oczach, może w sumie dobrze właśnie, że sprawdzę pierw to tutaj na dłoni, czy to działa, czy też nie. I wtedy... Albo już zakończymy ten eksperyment, albo pociągnę go dalej i będę tutaj sprawdzała, jak to się trzyma przy rzęsach. Dobra, nie będę czekała dłużej. 30 sekund raczej minęło, przyczepiamy rzęsy. Tutaj, proszę bardzo, do naszej kreski przykładam... Przykładam aplikatorem rzęsy. Staram się przyłożyć aplikatorem rzęsy do naszej kreski. No dobra, mamy niby bardziej docisnąć, żeby się to lepiej trzymało. No i trzyma się. Teraz. Dosłownie jeszcze przed chwileczką myślałam, że to będzie nie wypał, ale to się trzyma. Ciągnę i nie odchodzi od dłoni. Coś z tego może jednak być. Troszeczkę mocniej pociągnę, odeszło, ok, czyli nie zostanie na wieki na powiece. Teraz możemy przejść do następnego etapu z taką lekką nadzieją, mocowanie na swoich rzęsach. Robimy kreskę. Zrobiłam pierwszą kreskę, z drugą jeszcze chwilkę poczekam. Chcę przetestować pierw, jak to działa na tym oku i zobaczyć, czy dałam odpowiednią ilość tego eyelinera, czy też muszę dać go troszeczkę więcej albo mniej i dopiero wtedy zrobię drugą kreskę. Kazali nam czekać tylko 30 sekund. 30 sekund raczej już minęło. Łapiemy nasze rzęsy aplikatorem, przykładamy do naszej narysowanej linii i później, jak one się przyczepią, producent poleca nam tak troszeczkę bardziej je docisnąć, żeby się lepiej trzymały. Działam! Pierwsza rzęsa przyczepiona, powiem Wam, że to nie było skomplikowane. Wszystko łatwo, wygodnie się przyczepia do tego eyelinera, naprawdę bez jakichś większych problemów. Jedyne co, to naprawdę, tak jak producent powiedział, trzeba naprawdę później docisnąć te rzęsy do tej linii tak troszeczkę mocniej, żeby to się wszystko idealnie trzymało, bo tylko po samym przyłożeniu widać, że one tak troszeczkę jeszcze bardziej ruchliwe są, nie do końca stabilnie trzymają się na tych rzęsach, ale już po takim dokładniejszym dociśnięciu naprawdę wszystko trzyma się raczej tak, jak powinno. Jestem w wielkim szoku, że to naprawdę działa, trzyma się i poszło wszystko tak sprawnie, bo pamiętam, jak robiłam test magnetycznych rzęs jakiś tam czas temu już, ale takich rzęs, że trzeba było od góry i od dołu magnetyczne rzęsy do siebie przyłożyć, żeby się szczepiły i to była tragedia, a tutaj naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona. Minimalnie muszę te rzęsy skrócić tutaj w kąciku, tak troszeczkę przeszkadzę i kawałeczek będę musiała odciąć. Pokażę Wam na szybko jeszcze efekty z bliska. Rzęsy ładne, naturalne, troszeczkę jak dla mnie za naturalne, dlatego zastanawiam się, czy po prostu ich troszeczkę nie wytuszuję, bo lubię, jak te rzęsy są troszeczkę grubsze. Ale najpierw przejdźmy do drugiego oka. Tak jak przy pierwszym robimy kreskę. A w tym czasie, jak czekam, aż kreska wyschnie, podetnę sobie tą drugą rzęsę,
Rzęsa ma przymocowane 5 małych magnesików i po prostu odetnę calutki jeden magnes tutaj z kącika. Odcięłam. Mam nadzieję, że teraz to będzie troszeczkę wygodnie leżało na oku. Na tym oku troszeczkę ładnie narysowałam tą kreskę. Teraz jak nie do końca to symetrycznie wygląda. No ale druga rzęsa też już jest przyklejona. Dalej jeszcze minimalnie tutaj coś mnie kuje. Będę musiała jeszcze dokładnie to przeciąć. Może coś podpiłować, żeby właśnie nic nie czuć po tym, jak przyczepię sobie te rzęsy już na oko. Ale to już zrobię później. Przycięcie rzęs było dobrą decyzją, dużo fajniej leżą te rzęsy na oku niż te tutaj. A teraz mam zamiar wytuszować te rzęsy maskarą, ale zanim to zrobię, pokażę Wam efekty z bliska jeszcze przed wytuszowaniem. W tak szybkim tempie zrobiło się jeszcze ciemniej na dworze, dlatego zostałam zmuszona, musiałam włączyć lampę, żebyście byli w stanie cokolwiek zobaczyć. Wytuszowałam rzęsy, z tej strony mamy wytuszowane, tutaj bez maskary. Pokażę Wam jeszcze raz, jak to wygląda z bliska. Jak możecie zauważyć, ta różnica nie jest duża pomiędzy jedną stroną a drugą, bo ja dodałam tylko dwie cienkie warstwy tuszu. Dlatego ja nie uzyskałam też nie wiadomo jakiej tej objętości, grubości na tych rzęsach, ale już taki efekt dużo bardziej podoba mi się niż ten tutaj naturalny. Czasami taki minimalny szczegół zmienia dużo i w tym przypadku moim zdaniem właśnie tak jest. Mimo, że ta różnica jest malutka, to tutaj te rzęsy wyglądają fajniej niż na tym oku, moim zdaniem. Mimo, że te naprawdę dalej są ładne. Wytuszuję jeszcze szybko drugie oko. Rzęsy wytuszowane już z dwóch stron. Bez wytuszowania rzęsy są naprawdę fajne, ale po wytuszowaniu one bardziej rzucają mi się w oczy i taki efekt bardziej do mnie przemawia. Jeżeli chcecie bardziej efekt naturalny, nie musicie nic z nimi robić, chcecie uzyskać większą objętość, po prostu dodajecie tyle maskary, ile uważacie za słuszne. Na końcu tak naprawdę każdy efekt jest ładny. Podsumowując, polecam te rzęsy. Naprawdę jestem w szoku, że za taką cenę w Action możemy uzyskać fajne, magnetyczne rzęsy. Jeżeli lubicie takie gadżety, lubicie bawić się w przyczepianie rzęs i chcecie spróbować czegoś innego, naprawdę polecam. Wątpię, żebym używała tego na co dzień, bo moje rzęsy są z natury długie i wystarczy, że po prostu je ładnie, dokładnie wytuszuję. Ale raz na czas, może jak mi się zachce, to czemu nie? Na pewno się ich nie pozbędę, dołączą do kolekcji moich sztucznych rzęs. Naprawdę to działa. Nie tak jak z tymi magnetycznymi rzęsami, które testowałam już tam jakiś czas temu. Te naprawdę z ręką na sercu mogę polecić, a tym bardziej za taką cenę. 3 euro, 2,95 tak dokładnie. Wszystko sprawnie, bez żadnych komplikacji jesteśmy w stanie przyczepić. Ja jestem zadowolona. I to było już na tyle. Mam nadzieję, że takie wideo Wam się podobało. Się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym. Hej!